Siemanko, witam was wszystkich serdecznie. W związku z tym, że jest w Anglii zakaz łowienia ryb, zmieniłem sobie tutaj żyłki w swoich wędkach odległościowych. Na jednej z nich mam zestaw z waglerem, na drugiej ze slajderem. W związku z tym postanowiłem pokazać wam, jak przygotowuję taki zestaw ze slajderem. Dużo osób uważa, że łowienie ze slajderem jest tylko wtedy, kiedy głębokość łowiska znacznie przekracza długość naszej wędki, jednak łowić ze slajderem możemy również kiedy woda jest płytsza niż długość naszej wędki, ponieważ w łowieniu slajderem chodzi o to, że prezentacja przynęty i kontrola nad nią jest dużo, dużo lepsza niż w łowieniu z waglerem, dlatego że wagler jest zamocowany na stoł, a w przypadku slajdera żyłka przechodzi przez to oczko i się prześlizguje. Także co będzie nam potrzebne? No przede wszystkim słowik typu slider, adapter. Ja już sobie zamontowałem taki adapter z krętlikiem. Do tego potrzebujemy koraliki, jak wiadomo, ciężarki, krętliki, żyłkę, żeby sobie zrobić węzełek, w sensie stoper, i kawałek starego amortyzatora, żeby sobie zablokować sierucinę. Więc zaczniemy od tego, że na żyłkę założymy krętlik. O, wkładamy sobie krętlik, następnie za krętlikiem zakładamy sobie spławik. Ten spławik to jest 3 plus 6, czyli on ma w sobie 3 gramy i należy go doważyć kolejnymi 6 gramami, dlatego ja zrobię zestaw w taki sposób, że założę oliwkę 5-gramową i 1 gram będzie w sierucinach. Teraz sobie zakładamy oliwkę i będę wiązał krętlik. Tutaj w komentarzu jeden widz napisał, że chciałby zobaczyć z bliska gruntomierz do odległościówki, także zdjęcie będzie na końcu filmu umieszczone. Tutaj raz przekładam przez oczko krętlika, teraz drugi raz, o, tutaj, sześć razy oplatamy. Tutaj przez to oczko i z powrotem. Oczywiście przed zaciśnięciem węzła zwilżamy sobie żyłkę. Już mamy gotowy węzeł. Niepotrzebny koniec żyłki. Zcinamy. Teraz następne, co zrobię, to zawiążę stoper. Ogólnie ja zawsze wiążę dwa stopery dla większego bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o żyłkę, z jakiej wiążę stopery, to jest to żyłka o dwa oczka mniejsza lub o dwa oczka większa, więc ja używam do slajdera żyłki 0,20, więc wiążę ze średnicy 0,18 lub 0,20 lub 0,22. Teraz mam akurat 0,18, więc z takiej żyłki zawiążę stoper. Więc żeby taki stoper zawiązać, odwijam około 50-centymetrowy kawałek żyłki. Składam go na pół.
tutaj teraz zbiorę sobie szymżyłkę główną. I teraz jeden koniec platam 6 razy tutaj wokół żyłek. Teraz ten koniec zostaje, ten drugi przekładamy przez to oczko i tu powstaje nam kolejne oczko, przez które przekładamy ten koniec żyłki i zaciskamy sobie. Teraz co jest ważne, zostawiamy około 5-7 cm żyłki, resztę odcinamy. Jeżeli ten odcinek będzie mniejszy, będzie 2-3 cm, będzie mógł wam się blokować w szczytówkach przy zarzucaniu zestawu. Ja później zawiążę jeszcze jeden przypon. A teraz zablokuję śrucinę i wyważę zestaw. Okej, słuchajcie, także zablokowałem śrucinkę, dowiązałem sobie drugi tutaj stoperek, także teraz będę wyważał zestaw. W związku z tym, że oliwka ma 5 gramy, muszę dołożyć 1 gram na żyłkę, więc założę sobie 5 śrucin numer 3. Myślę, że powinno być ok, ale zobaczymy. I do tego założę jedną śrucinę numer 11, która będzie śruciną sygnalizacyjną. O, nie zaciskam śrucin za mocno, tak żeby potem po wyważeniu zestawu łatwo było mi je zdjąć i potem już odpowiednio rozmieścić. A jeszcze jedna. Dobrze, teraz jeszcze nasza mała śrucinka numer 11. Okej. Dobra, teraz potrzebuję nieco więcej żyłki. Myślę, że tak będzie okej. Teraz zobaczymy, czy nasz zestaw jest... O, jedna śrucinka była nawet zbyt lekko zaciśnięta.
i spadła, ale postaram się z powrotem założyć. No, myślę, że teraz już będzie ok. Ok, słuchajcie, sprawdzamy nasz zestaw. Myślę, że powinno być ok. Chociaż... No i jest... Idealnie. Idealnie wyważony zestaw. Także... Ja już tu wszystko... Zdejmę śruciny i odpowiednio je rozmieszczę i oczywiście pokażę wam te rozmieszczenie. Ok, słuchajcie, także zestaw wygląda tak. Skrętlik, śrucinka sygnalizacyjna, 70 cm dalej jest nasze obciążenie główne, czyli oliwka 5-gramowa i 5 śrucin numer 3. Taki prosty zestaw, jaki jest... Proste łowienie ze slajderem, a może dać naprawdę świetne wyniki. Jeżeli spróbujecie, na pewno złowicie dużo ryb, duże ryby. Tym bardziej, że jeżeli ktoś łowi w Polsce można łowić, to naprawdę polecam to na tą porę roku. Jest teraz wiosna, leszcz, lin, slajder. Naprawdę zabójcza metoda na te ryby, także mam nadzieję, że już wkrótce ja będę się tutaj w Anglii mógł też wybrać nad wodę i że następny odcinek to będzie właśnie z nad wody i pokażę wam, jak się łowi slajderem, jak się gruntuje. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!